coś w szaleństwach jest młodości, wśród lotu, wichru, skrzydeł szumu, co jest mądrzejsze od mądrości i rozumniejsze od rozumu. Bal studniówkowy rozpoczęliśmy tradycyjnie polonezem. Na tym wyjątkowym balu serdecznie witamy starostę powiatu sieradzkiego, pana Dariusza Olejnika. Serdecznie witamy prezydenta miasta Sieradza, pana Jacka Walczaka. Panią dyrektor Magdalenę Marciniak oraz grono pedagogiczne. Panie starosto, panie prezydencie, szanowna rado pedagogiczna, drodzy uczniowie, moi kochani maturzyści, nadeszła wreszcie ta długo oczekiwana noc. Noc waszego pierwszego wyjątkowego balu, jakże innego niż te, które dotychczas przeżywaliście, znaliście. Balu, który zwiastuje jakże ważne wydarzenie waszego życia, nieuchronnie zbliżający się egzamin maturalny, który od zawsze był przepustką do dorosłego życia. Wiem, ile wysiłku włożyliście w przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Wiem, jak wiele wysiłku w jej przygotowanie włożyli wasi rodzice i chciałabym w tym momencie bardzo serdecznie im za wszystko podziękować. I tym bardziej, kochani, zróbcie wszystko, by dzisiejsza noc była wspaniała, niezapomniana i jedyna w swoim rodzaju. Przez te 3-4 lata nauki w naszej szkole staraliśmy się nie tylko przekazywać wam tę wiedzę z podręczników, ale uczyliśmy was, jak być dobrym, jak być dobrze wychowanym człowiekiem. Bawcie się, kochani, najwspanialej jak potraficie. Niech nie opuszczą was siły ani na chwilę, aż do ostatniego tańca. Wszystkiego dobrego. Prosimy o zabranie głosu starostę powiatu sieradzkiego, pana Dariusza Olejnika. Przed samą studniówką pan prezydent ubolewał, że mówi: ty, starosta, zawsze pierwszy zaczynasz. Pozwólcie, że dzisiaj pierwsze życzenia i przemówienie wygłosi prezydent miasta Sieradza, pan Jacek Walczak. Jestem pewnie zaskoczony. Panie starosto, pani dyrektor, szanowni rodzice, nauczyciele, a zwłaszcza wy młodzi ludzie. No, studiówka to jest taki bal, którym się wchodzi w życie dorosłe. Życzę wam wszystkim, żebyście z jak największym humorem weszli w to życie i żebyście później dokonywali samych właściwych wyborów i żebyście się odnaleźli zarówno w roli takiej osobistej, jak i zawodowej. Życzę wam wszystkiego najlepszego, a ponieważ na dworze dzisiaj ma być noc bardzo zimna, do minus 10 stopni, jestem przekonany, że w tym miejscu będzie najgorętsze miejsce w Sieradzu. Wszystkiego najlepszego i szampańskiej zabawy życzę. Słuchajcie, moi drodzy, teraz już wiem, jak to robić. Zawsze będę prezydentowi oddawał. Przed wami wspaniała noc. Noc, która ma być niezapomniana. Noc, o której będziecie wspominać przez wiele, wiele lat. Dzisiaj, jak wszedłem tutaj, panowie z telewizji pytali mnie o moją studniówkę. Była dawno, a ja tak ją to wspominam, jakby była, no, dosłownie 2-3 lata temu. I życzę wam, żebyście wy również wspominali jak najlepiej swoją studniówkę. Na dzisiejszą noc zapomnijcie o tym, co was czeka za 100 dni. Dzisiaj się bawcie, ale dzisiejsza noc to również egzamin. Egzamin z waszej dorosłości. Życzę wam, żeby ten egzamin wyszedł wspaniale, tak wspaniale, jak wyjdzie matura, która będzie tak wspaniała, jak polonez, z którego odtańczyliście. Miłej zabawy, wszystkiego dobrego. Witamy rodziców, tych oto młodych ludzi stojących przed nami. Chciałabym gorąco przywitać wszystkich zebranych gości,
mijają już 3, a nawet 4 lata dla niektórych, gdyż większość tych młodych ludzi przekroczyła progi tej szkoły. Okres wytężonej pracy nauczycieli, zlotów i upadków naszych dzieci, chwili szczęścia i radości, czasem smutków i żalów. Szanowna dyrekcjo, drodzy nauczyciele, powierzając na te parę lat nasze dzieci Państwa opiece, niewątpliwie większość z nas rodziców robiła to z niepewnością i obawą, czy dokonują dobrego wyboru, czy poradzą sobie Państwo z niesfornymi charakterami, buntowniczą naturą w momentach niezdecydowania, czy być już dorosłym, czy jeszcze cieszyć się z bycia dzieckiem. Dzisiaj wiemy, że nasze obawy okazały się niepotrzebne. Dziękujemy Wam za wychowanie, opiekę, cierpliwość i wyrozumiałość w stosunku do naszych dzieci. Dziękujemy wszystkim pracownikom szkoły i prosimy szanowne grono pedagogiczne o to, by pomogli zdać tegorocznym maturzystom egzamin dojrzałości w tak tanecznym kroku, jak została rozpoczęta dzisiejsza impreza. Pani dyrektor, jak Pani wspomina swoją studniówkę? Jako wspaniałe, fantastyczne, niepowtarzalne przeżycie. Zupełnie inaczej niż dzisiaj możemy przeżywać bale studniówkowe. Było to dokładnie 21 lat temu. Biała bluzka, czarna spódniczka, ale też polonez, tańczony w pierwszej parze z moim obecnym mężem. To był pierwszy makijaż, który mogłam zrobić legalnie, za pozwoleniem rodziców. I po raz pierwszy w życiu mogłam wrócić o 6 rano do domu. Także takich przeżyć się nie zapomina. Podwiązki były? Nie, absolutnie. Wtedy w tamtych czasach podwiązki w ogóle nie funkcjonowały w takiej roli jak w dniu dzisiejszym. Nie było też tradycji czerwonych majtek, ale była tradycja nieobcinania włosów do matury. Pamiętam różne śmieszne sytuacje, pamiętam momenty, kiedy robiliśmy dekoracje na przykład, ale studniówka to jest taki szczególny moment, kiedy wszyscy wyglądają pięknie, odświętnie, kiedy wszyscy świetnie się bawią i to się pamięta na całe życie. Moja studniówka, ojejuś, to było bardzo dawno temu. Byłyśmy w białych bluzkach i spódniczkach, to jeszcze były te czasy. Tradycyjnie polonez? Tradycyjnie polonez i wszyscy tańczyli poloneza, wszyscy uczniowie. Podwiązki były? Nie miałam. Ale nie miała pani, czy jeszcze wtedy nikt nie nosił? Z tego co pamiętam, to nie było chyba takiej mody. Jak wspominam, dawno to było temu, ale wspominam ją tak, jakbym ją niedawno przeżywał. Moja studniówka różniła się troszeczkę od obecnych, ponieważ w szkole, do której uczęszczałem, było przyjęte, że wszyscy panowie mieli jednakowe garnitury, kupowaliśmy po prostu materiał i krawiec nam szył dla wszystkich, tak jak w wojsku. Dziewczyny również białe bluzeczki, granatowe spódniczki, nie było żadnych biżuterii, jakichś tam łańcuszków, klipsów. No była to taka typowa studniówka szkolna i odbywała się w szkole, nie było, że w lokalach czy gdzieś, to odbywało się w szkole, na stołówce szkolnej był poczęstunek, a na sali, na takiej ala sali gimnastycznej, żeśmy tańczyli. Czy wydarzyło się coś szczególnego, co zostało Pana w pamięci? Czy coś wydarzyło się szczególnego? Było parę takich rzeczy, o których można by powiedzieć. No na to szczególne to, że dziewczyna, z którą byłem na studniówce, no niestety rozleciało się wszystko. Dzisiaj się tylko, jesteśmy tylko przyjaciółmi, chociaż na studniówce wszystko wskazywało na to, że jakąś tam zostaniemy parą. Jedna jeszcze taka może anegdota z tamtego czasu. Jeden z uczniów, nie wiem co mu się ubzdurało, przyniósł na salę poduszkę. Chciał coś na tej poduszce zademonstrować, bo lubił chłopak się wygłupiać. A niestety pękła i pierze wysypało się, także sala dodatkowo była umajona, no, obsypana puchem. Jak Pani wspomina swoją studniówkę? No, muszę się przyznać szczerze, że to było bardzo, bardzo dawno temu i tak nie do końca pamiętam, ale jestem absolwentką akurat tej szkoły, w której dzisiaj jest ta studniówka. I jak przychodzę z małżonkiem na właśnie te studniówki z mojej szkoły, zawsze cieplutko mam na serduszku.
była bardzo fajna, bardzo udana. Tańczyłam poloneza również i tańczyłam w drugiej parze. To było takie wyjątkowe dla mnie wydarzenie. Sama studniówka była skromniejsza na pewno niż teraz, bo odbywała się w szkole podstawowej numer 1 na sali gimnastycznej. Ale urok miała swój taki nieoceniony, bo to była studniówka dekoracji, do której dekoracji przygotowywaliśmy sami. Tutaj no, już są dekoratorzy, to już nie jest to samo, tak? Ale na pewno humor na studniówce był taki sam jak obecnej młodzieży i ja wspominam swoją studniówkę bardzo sympatycznie. Czy zapadło Pani w pamięci coś szczególnego z tej nocy? No może i zapadło, ale może nie do końca chcę o tym mówić. Nie, było sympatycznie, miałam bardzo fajne towarzystwo, bardzo fajnie się bawiliśmy. Generalnie nauczyciele byli bardzo sympatyczni i no i przyjaźnie nastawieni do nas i przymykali nieraz oko na nasze małe co nieco na stole. Dobry wieczór. Witamy się wszyscy nawzajem, ponieważ 17 minęła. Poprosimy o wspaniałą muzykę i piękny taniec. Poloneza czas zacząć.